Słyszeliście kiedyś o takim festiwalu jak Nomadę? Śmiem twierdzić, że nie. To wydarzenie muzyczne odbywa się w lutym na drugim końcu świata, a konkretnie w Chile. Teren wydarzenia znajduje się nad samym brzegiem Oceanu Spokojnego, a żeby się tam dostać, trzeba kilka dni iść pieszo przez dżunglę. Na festiwalu dominuje muzyka etniczna, ale dobrej elektroniki także nie mogło tam zabraknąć. Reprezentantem bardziej cyfrowego świata, choć mocno przesiąkniętego muzyką etniczną, był w tym roku choćby Nicola Cruz, ekwadorski DJ i producent, znany m.in. z utworu Colibria.